Trzecia i czwarta runda przed nami, jak zawodnicy, troszeczkę zmian tutaj w stawce. Poprosimy o delikatną zapowiedź weekendu. No myślę, że będzie się działo. Pogoda tutaj ciągle nam może spłatać pełne figle. Zobaczymy, jak się ułoży. Kwalifikacje pokazały jednak dominację dalszą Bartka. Mam nadzieję, że no, utrzyma tempo, bo dobrze bardzo mu idzie. Ale koledzy tanie skóry nie chcą sprzedać. Co widać po kwalifikacjach, mamy pięciu zawodników przy tam w zakresie 0,6 sekundy. Także to jest bardzo ciasno i walka w środku też się zapowiada bardzo ciekawie. A jak jutro, jak sobota, ten finałowy dzień? Myślę, że jutro nas czeka dużo, dużo emocji, tym bardziej, że będzie endurance i dużo załukom zgłoszonych. Po dzisiejszym dniu tak naprawdę się okaże, jak panowie, którzy debiutują też, niektórzy drugi będą mieli teraz wyścig w swoim życiu, a niektórzy dopiero pierwszy, jak się sprawdzą, czy dojadą bezpiecznie cało, czy też coś namieszają nam w stawce. Powinno być ok, bo myślę, że tutaj jeżdżą bardzo czysto, no i będą na pewno duże bardzo emocje.